Ja mam dzisiaj dla was dwa świadectwa. Jedno będzie, jak się tu znalazłem. To jest na temat ogłaszania słowa. Wiele lat temu, wakacje, Bóg mi pokazał, że jestem prorokiem. I po wakacjach, nigdy tego nie robią u baptystów, ale w takim kręgu w ogóle się zebraliśmy u pastora i się mnie pytają. Znaczy przeszli wszyscy, co tam będą robić. Mówię, a mnie Bóg powołał na proroka. I myślałem, że się ucieszą. Znaczy liderzy się bardzo cieszyli. Mówili mi, że proroków, że prorocy nie istnieją. Ja mówiłem do Boga, że ja sam jestem. Sam zostałem. Ja nie wiedziałem, że on ma 5000 takich jak ja, którzy nie ugięli swoich kolan przed diabłem. Nie wiedziałem. Ale przez 2 lata im ogłaszałem. Jak idiota wyglądałem. Wszystkim ogłaszałem. I co tam było? A, i zaczęło, skoro nie ma proroków, no to zaczął mnie duch utożsamiać z wszystkimi w Biblii. Najpierw był Dawid, później był Jezus, później Zachariasz, Józef z Egiptu, Paweł, po kolei w ogóle, wszystko. Tak, miałem tak dużo rzeczy różnych. I byłem załamany w ogóle. Uskarżałem się przed Bogiem i mówię, to tak miało wyglądać wszystko. I on dał mi wtedy Józefa z Egiptu. Utożsamiłem się z nim bardzo. Miał 2 obietnice, tak jak ja. Siedział w więzieniu. I Duch Święty w ogóle chce, żebym ja to ogłaszał wszystko. I ja miałem to słowo, tak sobie przeżywałem je i Zbyszka nie było. I ktoś tam powiedział, ty Zbyszka nie ma, weź coś powiedz do kościoła. Mówię, no dobra, no to powiem to, co przeżywam. No i mówię przed kościołem, że myślałem, że to do kogoś, więc mówię, że siedzisz w więzieniu, masz skute ręce, kajdany na szyi, ale do czasu, bo Pan pośle ludzi, którzy cię uwolnią. I w poniedziałek się zorientowałem, że to do mnie słowo było. W poniedziałek się to zaczęło. Uwolnienie było ciężkie, nie szło w ogóle, ale ja wiedziałem, że to do mnie. I w końcu mnie wysłali do Artura. Później tego żałowali. Ale wysłali mi do Artura. Powiedzieli, będzie ciekawie. Idź tam do Artura. No i poszedłem. W Krakowie był Artur. Jeszcze sobie NRGO posłuchałem wcześniej. Mówię, co za jazda, jakie NRGO w ogóle. Ja baptysta. W ogóle w tym kazaniu było 0 słowa. W ogóle nic z Biblii nie było. I mówię, co za człowiek. Mówię, ale nie, dam mu szansę każdemu człowiekowi. Ja nie będę go w ogóle oceniał ze względu na jakieś jedno kazanie. Siedzę tam, Artur się spóźnia. 30 minut go nie mam w ogóle. Mówię, Boże, nikogo nie znam. Co ja tu robię? Otwieram Biblię. 2 Księga Królewska na samym końcu. I czytam. Ten człowiek uwolni cię z więzienia. Zrzucisz szaty więzienne. On jest królem i ty jesteś królem. Zasiądziesz przy moim stole królewskim. Do końca życia będziesz ode mnie otrzymywać pokarm. Ja bym to zbagatelizował. Ale przez 5 roku mi truł, że jestem w więzieniu. Więc mówię, nie, no to Duch Święty. Przyjechał Artur, zrobił 2-dniowy wykład na temat mojego imienia, które przy nawróceniu dał mi Bóg. 2-dniowy. Nikt mi tak wcześniej dużo nie powiedział o prawdzie, to był 1 wykład, i o sprawiedliwości, to był 2 wykład. I jeszcze powiedzieli, że są fanatykami. Zagadą. Fanatycy prawdy. No i to byli ludzie, na których czekałem. Zacząłem przyjeżdżać do Kościoła Mocy i miałem bladego pojęcia, o co chodzi z tym więzieniem. Nie wiedziałem po prostu. Nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, że Artur jest tym, który idzie do więźnia i otwiera drzwi i wypuszcza go na wolność. To jest obraz Chrystusa. Tak się tutaj znalazłem. To były, to bo, więzieniem była moja dusza. Amen.
moje myśli, emocje, masę różnych rzeczy. I to właśnie w ogóle to było ogłoszone przeze mnie. W ogóle taki przypadek przed Kościołem. A drugie świadectwo to jest wyjście z długów. Zawsze gdzieś miałem to w głowie, że te długi po prostu. Próbowałem tak różne tam z Jezusem rozmawiać i tak dalej. I było, miałem 40 wtedy. Urodziny moje, byłem wtedy w kościele. Siedziałem sobie z tyłu, myślałem, że nikt nie wie. I tam jakiś człowiek mówił o roku jubiluszowym w Izraelu, że co 50 lat jest zdarowanie wszystkich długów. Wszystkie rzeczy przychodzą do takiego, są przywracane według porządku Bożego i w Izraelu zdarza się, że ktoś staje się niewolnikiem. Wtedy jest mu wolność przywracana. Ja byłem niewolnikiem, ponieważ byłem dłużnikiem, więc byłem niewolnikiem temu, któremu wysłałem pieniądze. Ja wtedy sobie tak myślałem, jak będę miał 50, bo wtedy uczyli mnie, żebym czekał na Pana. Nie? Jak będę miał 50, to wyjdę z długów. No i wywołali mnie. I tam życzenia mi złożyli i stoję już przed tym kościołem. Mówię, no dobra, to powiem. Jak będę miał 50, to będę wolny od długów. Ogłosiłem to w kościele. I pracowało to. Ale moja wolność zaczęła się od Aśki. Na modlitwie nocnej powiedziała, że może się pozbyć swoich długów ze względu na żonę, bo ją to drażni. Więc leżało mi to na sercu, więc zacząłem z Bogiem rozmawiać i dostałem 3 objawienia. Zobaczyłem post na Facebooku, taki był budynek ZUS-u z napisem ZUS i ktoś tam szprejem dopisał je. Co nie? To było pierwsze objawienie odnośnie Jezusa. Drugie to było facet, który stał przed budynkiem sądu i w ręku trzymał decyzję o upadłości i było podpisane, że on już jest wolny. Zostały mu wszystkie długi umorzone. A trzecie to było to, że Duch mi powiedział, że muszę się poddać tak jak Hiob. Do kasacji muszę się poddać. Tak się śmiałem po nawróceniu, że firma była jedyną rzeczą, którą Bóg mi nie zabrał. Mówię, do kasacji. A ja ci oddam 2 razy tyle. I nic więcej nie miałem. Bóg mi nic nie mówił. Zgodnie z nauką apostolską wziąłem sobie eksperta, czyli syndyka, bo syndyk będzie mnie sądził. Znalazłem sobie syndyka, który ma prawie 100 wykładów. Przesłuchałem to 200 razy. Jestem ekspert w tym. Później poszedłem do prawników. Powiedziałem, czy to jest tak i tak i tak. Oni powiedzieli, tak, jak najbardziej, tak się robi w ogóle. Tak ma być. Wszystko wiem, po prostu jestem panem sytuacji. Wychodzę z długów w ogóle. Tyle. I to przed 50. Dobrze. 2 dni temu miałem 50. Aha, proszę, to już w ogóle.